Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, czy jest z czego się cieszyć. Zapraszam. Punktem wyjścia będzie dla nas to, co zostało nazwane filozofią XD. Dla starszego pokolenia krótkie wyjaśnienie, co to w ogóle znaczy. XD. Mianowicie jest to graficzny zapis osoby, która się szeroko uśmiecha. Ten pierwszy X oznacza takie zamknięte ze śmiechu oczy i D to jest taka, to duże D, to jest taka buźka, szeroko się uśmiejąca buźka. A więc gdy ktoś dodaje XD po jakiejś wypowiedzi, po jakimś zdaniu, oznacza to dodanie pewnej ironii do tego, co zostało powiedziane, albo właśnie skomentowanie, wciągnięcie czyjejś wypowiedzi w taki, powiedzmy, ironiczny kontekst. Może to oznaczać, że coś, co przed chwilą zostało powiedziane, że postrzegamy to jako absurdalne i odnosimy jedyny komentarz, jaki widzimy, że jest adekwatny do tej sytuacji, do tego, co zostało powiedziane, to jest właśnie ta śmieszna emotka, która oznacza, może oznaczać również ironię. Filozofię XD promował, tak zwaną filozofię XD promował jeden z polskich polityków, dlatego nie będę tutaj go z nazwiska wymieniał, żeby nie robić jakiejś reklamy. Natomiast ona polegała tam na tym, że w obliczu tych wszystkich absurdów, które widzimy w Polsce i w świecie, że można się w obliczu tego wszystkiego denerwować i złościć, ale i tak nic z tego nie wynika. Dlatego lepiej jest powiedzieć po prostu XD, czyli skomentować całą tą wypowiedź na sposób taki ironiczny, ściągnąć ją niejako do poziomu absurdu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że uważam, że na poziomie naturalnym ma to pewne uzasadnienie. Jest to dosyć zdrowe dla człowieka, żeby potrafił reagować na sytuacje, które faktycznie są absurdalne w ten właśnie sposób. Zamiast się złościć na nie, to żeby potrafił dostrzec ich absurdalność, ich bardzo niski poziom, tak żenująco niski poziom, że właśnie nie należy traktować ich z nieprzysługującą im powagą. Dzisiaj natomiast chciałbym powiedzieć kilka słów o takiej w cudzysłowie katolickiej filozofii XD, to znaczy o czymś, co można powiedzieć, że jest pewnym odpowiednikiem tejże filozofii, natomiast to oczywiście jest dużo starsze i również dużo lepsze. Mianowicie święci bardzo często polecają, żeby oceniać to, co nas spotyka w świetle wieczności. Można to podsumować takim prostym stwierdzeniem quid ad eternitatem. Cóż to dla wieczności? I to zdanie może się wydawać dziwne, jaki to ma związek z XD. Ma. Ma chociażby już na tym poziomie, że gdy odniesiemy cokolwiek doczesnego do wieczności, to staje się to nagle tak drobne, tak małe, że człowiek jest skłonny do tego, żeby patrzeć właśnie na wiele również problemów z taką bardzo dużą dozą ironii. Bo cóż to wszystko wobec wieczności? Dlaczego teraz o tym mówię? Otóż uważam, że jest to rzecz kluczowa, żebyśmy katolicy XXI wieku, żebyśmy my potrafili patrzeć na rzeczywistość w świetle wieczności, bo mam wrażenie, że bardzo nam tego brakuje. Otóż, gdy dzieją się jakieś drobne rzeczy, które nam nie odpowiadają, ktoś nas w jakiś sposób zawiódł i to być może tak po prostu w pierwszej emocjonalnej reakcji powoduje w nas jakąś złość, gniew. Gdy będziemy potrafili spojrzeć wtedy na tą wieczność i powiedzieć sobie właśnie cóż to znaczy w obliczu wieczności, jak bardzo to jest małe, jak bardzo to jest drobne, ale właśnie jeśli to jest jakiś zawód, jakieś drobne cierpienie, to być może dostrzeżemy, że w sumie to ma w ogóle sens w obliczu wieczności, że może to być właśnie rodzaj ofiary, którą cierpliwie znosząc będziemy Panu Bogu składali. A więc nie tylko, i dlatego to jest lepsze niż tylko taka ironiczna filozofia XD, bo to dostrzega nie tylko małość tych rzeczy,
ale również ich wielkość w innym aspekcie, to znaczy możliwość wykorzystania takich rzeczy jako drobna ofiara. Gdy stajemy wobec jakichś bardzo poważnych problemów, które nas przygniatają, no znowu, tak po prostu, naturalnie rzecz biorąc, będziemy skłonni, żeby w ich obliczu panikować. Natomiast jeśli będziemy potrafili mieć to spojrzenie skierowane na wieczność, będziemy potrafili sobie w duchu powiedzieć quid ad eternitatem, cóż to znaczy w obliczu wieczności, będziemy w stanie rozpoznać, że właśnie to może być próba, która może być dla mnie bardzo cenna, że ta trudność może być bardzo dobrą ofiarą, że to naprawdę może być coś, co właśnie dla wieczności będzie bardzo korzystne. To jest oczywiście odpowiedni sposób również do oceny tego, co jest przyjemne, gdy doświadczamy czegoś, co w jakiś sposób nas bardzo pociąga. Również to stwierdzenie quid ad eternitatem. Cóż to ma do wieczności? Jak to się ma do wieczności? Z jednej strony pokazuje nam to dysproporcję pięknych rzeczy tego świata w obliczu tej wieczności, w obliczu tego, co całkowicie niezmienne i nieskończenie piękne. Z drugiej strony pozwala nam to zadać sobie pytanie, czy faktycznie używanie tego, czy faktycznie pójście za tym będzie mnie do tej wieczności prowadziło, czy może raczej nie będzie mnie od niej odciągało. Mam nadzieję, że staje się już dosyć czytelnym, że człowiek, który tak patrzy na rzeczywistość, ma nieustanne powody do radości. Również w sytuacjach, które są dosyć trudne. I to dobrze pasuje do naszej dzisiejszej niedzieli, do niedzieli Letary, do tej niedzieli, kiedy Kościół Święty właśnie pośród Wielkiego Postu, właśnie pośród trudności, pośród umartwień, zachęca nas do tego, żebyśmy się radowali. Katolik, który ma takie właśnie spojrzenie na wieczność i pod kątem wieczności patrzy na rzeczywistość, oczywiście, że ma z czego się radować. Oczywiście, że przy takim spojrzeniu każda sekunda tego życia jest pewnym darem, jest darem od Pana Boga, w którym możemy zasługiwać na wieczność. Patrząc w ten sposób na rzeczywistość, widzimy, że każdy drobiazg, który otrzymujemy, jest tym darem od Pana Boga, który jest tym naszym wiecznym celem. Dostrzegamy, jak wszystko zostaje nam przez Pana Boga dane. Z drugiej strony, gdy przychodzą próby i cierpienia, to również potrafimy dostrzec w nich z jednej strony sens, z drugiej strony ich ograniczenia, ich skończoność. One wtedy nas nie przytłoczą, jeśli będziemy potrafili mieć to spojrzenie utkwione w wieczności. I być może moim widzom, którzy mnie nie znają, wydaje się, że mi to przychodzi bardzo łatwo, że taki mam naturalnie temperament, że jestem radosny. Otóż wcale tak nie jest. Otóż mi to przychodzi naprawdę bardzo trudno i dosłownie niedawno musiałem właśnie ze względu na różnego rodzaju obowiązki i trudności z tego wynikające, musiałem kilka rzeczy odwołać ze względu na przytłoczenie tymi obowiązkami, które sprawiło, że mój stan zdrowia nie pozwolił na normalne wypełnianie tychże obowiązków. I jak najbardziej znam to uczucie, gdy człowiek w obliczu swoich obowiązków czuje się jak taki Herkules wobec Hydry. To znaczy odcina się jedną głowę, wyrasta na jej miejscu 7 kolejnych. Bardzo łatwo możemy się tak w tym świecie poczuć. Człowiek robi to jedno, drugie, odcina jedną głowę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i na miejsce każdej wyrasta 7 kolejnych i bardzo łatwo możemy mieć wrażenie, że po prostu tu się nie da. W ten sposób ta doczesność może nas przytłoczyć. Czy to będą nasze obowiązki, które są do zrobienia. Tu trzeba zrobić, tym się trzeba zająć, tutaj nie ogarnę tego. Tutaj kwestia dla osób żyjących w świecie. Tu rodzina, tutaj to, tutaj praca, tutaj taki obowiązek, tu o to trzeba zadbać. Tutaj nie ma na to pieniędzy, tutaj taki podatek do zapłacenia, tutaj to i to i to i to. I tutaj jeszcze takie kłody pod nogi i ci mnie jeszcze nie rozumieją. Bardzo łatwo te trudności właśnie mogą wyrastać jak takie głowy hydry, gdzie jedną się pokona i ma się wrażenie, że zaraz wyrasta 7 kolejnych. I właśnie to spojrzenie na wieczność jest tutaj lekarstwem.
to może wydawać się mniej oczywiste, jak to działa. No bo jeśli jestem przytłoczony przez problemy, to co mi da to spojrzenie, że tak, że jest tam jakaś wieczność, która mnie oczekuje, skoro żeby się do niej dostać, to muszę dobrze wypełnić te obowiązki, które tutaj mnie właśnie teraz przytłaczają. Otóż jeśli spojrzymy na wieczność naprawdę, uspokoimy się i spojrzymy na wieczność, to dostrzeżemy, że Pan Bóg nie oczekuje od nas niemożliwego, że Pan Bóg nie oczekuje od nas więcej, niż my mamy faktycznie sił. Oczekuje od nas tyle, ile faktycznie jesteśmy w stanie z siebie dać. I właśnie dzięki temu spojrzeniu na wieczność, jak to wszystko ma się do wieczności, dzięki temu możemy rozpoznać, żeby te rzeczy prowadziły mnie do wieczności, muszę po prostu starać się skupić na poszczególnych zadaniach. Zrobić je tak dobrze, jak potrafię. Na spokojnie, oddając się im w tej chwili, bez tego patrzenia tysiąc różnych jeszcze przede mną, co teraz zrobić, bez tego spojrzenia na tysiąc różnych innych rzeczy. To jest inna zasada, która jest bardzo głęboko połączona z tą, o której mówię. Ta zasada: czyń, co czynisz, rób to, co teraz masz do zrobienia. Ona wynika z tego spojrzenia ku wieczności. Człowiek, który patrzy na wieczność, rozpoznaje, że chociażby właśnie tutaj było jeszcze tysiąc różnych zadań przede mną, to i tak najlepiej sobie poradzę w kontekście wieczności i w kontekście doczesności, gdy skupię się na tym, co mam teraz do zrobienia. Gdy będę sobie powoli te cele realizował, bo tego Pan Bóg ode mnie oczekuje. On nie oczekuje ode mnie, że ja odhaczę wszystkie punkty, tylko oczekuje ode mnie, że ja będę się starał dobrze moje obowiązki wypełniać. A więc nie będę gonił od jednego punktu do drugiego niespokojnie. No w ten sposób nie wypełnię ich dobrze, a na pewno nie wypełnię ich na tym poziomie nadprzyrodzonym dobrze. Tylko oczekuje ode mnie, że na tym przede wszystkim właśnie nadprzyrodzonym poziomie dobrze wypełnię, a to oznacza, że poświęcę im tyle czasu, ile trzeba, że ze spokojem serca i z ofiarowaniem ich Panu Bogu się im poświęcę. I to sprawia właśnie, to może być pewien paradoks, że właśnie spojrzenie ku wieczności skłania nas do tego, żeby nie patrzeć na tysiąc tych głów hydry i nie myśleć, że na miejscu każdej wyrośnie siedem kolejnych, tylko skupiamy się wtedy ze spokojem na każdej kolejnej i pracujemy. I naszym celem, na szczęście, tutaj nie jest wycięcie wszystkich tych głów hydry. To nie jest to, co nas doprowadzi do wieczności, czyli odhaczenie całej listy zadań, zrobienie wszystkiego tak, jak trzeba i osiągnąłem niebo. To tak nie działa. Naszym celem jest oddanie naszej duszy Panu Bogu, jest zbliżenie się do Pana Boga. Między innymi wykonujemy to przez dobre wykonywanie tych obowiązków. Ale to, mam nadzieję, że widzimy tą różnicę. Celem nie jest sukces, odhaczenie wszystkich punktów. Celem jest dobre ich wypełnianie. Niezależnie od tego, ile mi się uda wypełnić. Niezależnie od tego, czy w każdym faktycznie będę mógł odhaczyć, bo może mnie coś zatrzymać. Jeśli zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, roztropnie i się nie udało i nie mogę tego punktu odhaczyć, w oczach Boga to może być wielka zasługa. To cierpienie wynikające z tego, że nie udało się go odhaczyć, również może być okazją do wielkiej zasługi, do ważnej nauki. Może to być rzecz naprawdę bardzo, bardzo cenna. A więc nie sukces tutaj w perspektywie wieczności, nie sukces jest najważniejszy, tylko w perspektywie wieczności ta właśnie dobra, spokojna praca, dobre, spokojne wypełnianie swoich obowiązków jest kluczowe. To niekoniecznie jest absolutnie najważniejsze, bo najważniejsza jest po prostu Boża łaska, ale jest to jeden z tych podstawowych środków do tego, żeby tą Bożą łaskę wypraszać, żeby się na nią otwierać. Więc znowu katolik ma się z czego cieszyć. Nawet jeśli nie udaje mu się jakichś zadań wykonać, nawet jeśli te zadania piętrzą się jedne na drugim, tak, katolik ma się z czego cieszyć. Dlaczego? Dlatego, że to, co najważniejsze, droga do jego najważniejszego, kluczowego, jedynego, prawdziwego celu, to zostaje wypełnione wtedy, kiedy stara się dobrze wypełnić swoje obowiązki, niezależnie od tego, czy faktycznie ostatecznie uda się tam fajeczkę postawić, czy faktycznie uda mu się tam te 10 zaplanowanych zadań tego dnia wypełnić, tylko wtedy, kiedy naprawdę robi co w swojej mocy, żeby się do Pana Boga zbliżać, między innymi właśnie w ten sposób, że dobrze swoje obowiązki wypełnia.
Mam nadzieję, że ta różnica jest widoczna pomiędzy tym nastawieniem na to, żeby był cel, jak najwięcej osiągnąć, zrobić to, odhaczyć, to, odhaczyć, a nastawieniem na to, żeby po prostu dobrze pracować, zgodnie z moimi możliwościami, niezależnie od tego, czy ostatecznie uda się, czy się nie uda. Pracować oczywiście rozsądność wymaga, żeby stosować te środki, które do celu prowadzą, ale jednocześnie ze spokojem, nie oczekując, że musi się koniecznie wszystko udać i nie oczekując, że muszą się koniecznie wszystkie zadania właśnie dzisiaj udać, bo inaczej to właśnie plan będzie niewypełniony i plan pięcioletni nie dojdzie do skutku. Gdy mówię o radości, to zwykle pojawia się ten zarzut, że jak katolik ma się radować, jak z jednej strony widzi ten świat, który idzie ku gorszemu, z drugiej strony widzi może swoich bliskich, którzy idą ku gorszemu i jak tutaj się radować. Otóż mamy ścisły obowiązek naśladować Pana Boga, a Pan Bóg nas nieustannie kocha. Co to znaczy? To znaczy, że gdyby nie Jego miłość, ten świat by nie istniał. Pan Bóg kocha nas i dlatego daje nam kolejne minuty życia po to, żebyśmy mogli i siebie nawracać, i wypraszać łaski dla innych. A więc, jeśli widzimy, że ktoś idzie, zmierza ku gorszemu, że ktoś się degraduje w jakiś sposób moralny na przykład, widzimy bliską nam osobę, która naszym zdaniem idzie ku potępieniu, powinniśmy być Panu Bogu wdzięczni za każdą sekundę, którą dostajemy i możemy ją wykorzystać, żeby modlić się za tą osobę, żeby wypraszać dla niej łaski nawrócenia. I za to powinniśmy być wdzięczni. To jest powód do radości. Tak. Dziękuję Ci, Panie Boże, że otrzymałem kolejny dzień. Dziękuję Ci, że otrzymałem kolejny dzień, w którym mogłem za tą osobę się modlić. Że otrzymałem kolejne trudności, które mogłem w intencji tej osoby ofiarować. Dziękuję, Panie Boże, że nie wezwałeś jeszcze tej osoby na sąd, że dałeś jej jeszcze szansę, żeby się nawróciła, że dałeś jej jeszcze ten czas, żeby się nawróciła. I jak najbardziej możemy mieć tą ufność, że jeśli będziemy nasze modlitwy i ofiary w intencji tej osoby ofiarowali, to że Pan Bóg w ostatniej chwili być może da tej duszy tą łaskę nawrócenia, prawdziwego nawrócenia, które faktycznie tą duszę z grzechu oczyści. Miejmy nadzieję, że za wcześnie, ale tą nadzieję jak najbardziej powinniśmy mieć. Oczywiście Pan Bóg nie złamie niczyjej wolnej woli, ale jednak może go próbować, tego człowieka, czy tą wolną wolę próbować bombardować tą swoją miłością. No może brzmieć tak, bombardowanie miłością, to kojarzy z jakąś sektą i takimi praktykami manipulacyjnymi, a więc nie chodzi o jakąś praktykę manipulacyjną, tylko o łaski, które to dotykają tej duszy i próbują ją faktycznie nawrócić, próbują naprawdę skłonić do dobrego. A więc tak, również pod tym kątem powinniśmy być radośni, bo każda sekunda życia, którą otrzymujemy, to jest okazja do tego, żeby zbierać zasługi, żeby pokutować za nasze grzechy, żeby modlić się za tych, którzy naszym zdaniem pobłądzili. Tak, to jest powód do radości. To boska miłość utrzymuje świat w istnieniu, a skoro miłość utrzymuje świat w istnieniu, to znaczy, że to jego istnienie powinno nas cieszyć, powinno być dla nas powodem do radości, powinno być czymś, co my postrzegamy jako piękne i dobre, jako właśnie owoc Bożej miłości. Dla osób, które naprawdę doświadczają trudnych rzeczy, jeszcze chcę powiedzieć dwa słowa. Oczywiście nie wystarczy, że człowiek powie sobie w duchu quita eternitatem i w magiczny sposób staje się radosny i w magiczny sposób problemy przestają być problemami. Tutaj chodzi o pewien sposób myślenia i patrzenia na rzeczywistość, który cały czas trzeba praktykować, żeby on jako tako działał. Jak to robić? Gdy faktycznie cierpienie nas dotyka, pamiętajmy o tym, żeby od razu pójść na modlitwę i Panu Bogu o tym cierpieniu opowiedzieć. Panie Jezu, to i to mnie tak bardzo boli, z tym nie mogę sobie poradzić. Bardzo mnie to przytłacza. Pragnę Tobie to ofiarować. Pomóż mi dźwigać ten ciężar. Można razem z Panem Jezusem modlić się tymi słowami z Ogrójca. Jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, a Twoja niech się stanie. Pamiętając o Panu Jezusie, który w Ogrójcu poci się krwią i modli się tymi słowami. W ten sposób, poświęcając Panu Jezusowi nasze trudy, starając się dźwigać je razem z Nim, oczywiście nie znikną one w sposób magiczny, natomiast ich sposób dźwigania może być naprawdę, naprawdę zupełnie inny. Ja mogę podać przykład taki bardzo banalny i prosty. Dzisiaj mi się to właśnie zdarzyło, że tak jak wspomniałem, wczoraj
Byłem dosyć wyniszczony różnego rodzaju właśnie obowiązkami, ścinaniem głów hydry i faktycznie kilka rzeczy musiałem odwołać, bo nie byłem w stanie już im podołać i też dzisiaj nie wiedziałem, jak to się uda. Mnóstwo różnych obowiązków, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić i to jeszcze trzeba zrobić. I nawet pojawiła się przez chwilę taka myśl, czy nie poświęcić może tego czasu, który jest na rozważanie, żeby zrobić to i to i to. Na szczęście nie uległem tej pokusie i normalnie przeznaczyłem czas na modlitwę. I właśnie w trakcie tej modlitwy, w trakcie tej rozmowy z Panem Bogiem, to wszystko się uporządkowało. To znaczy rozpoznałem również na tym poziomie praktycznym, co w jaki sposób trzeba zrobić. Rozpoznałem, że te trzy rzeczy to sobie można razem zrobić, że tak naprawdę to właśnie bez problemu można ogarnąć. Tu trzeba zrobić tylko to i tu trzeba zrobić to. A reszta w sumie nie jest tak bardzo istotne. To najwyżej zaczeka i też się nic nie stanie. I tutaj mogę się ze spokojem poświęcić temu i temu. Jak najbardziej właśnie modlitwa, która sprowadza pewien spokój do duszy, ona może sprawić, że nie widzimy tych tysiąca głów hydry, które trzeba ściąć, tylko dzięki temu spokojowi rozpoznajemy, że aha, tutaj trzeba zrobić i to trzeba zrobić, a reszta w sumie może zaczekać. Ten spokój jest niezwykle zbawienny i potrzebny i to również na tym praktycznym zupełnie poziomie przynosi dobre owoce. A propos radości, też może się pojawić taki zarzut, ale jak tu się radować w obliczu kryzysu Kościoła? Bardzo często zdarza się też ten zarzut pod moimi materiałami, no może bardzo to jednak przesada, ale jednak tam, gdzie w jakiś sposób szydzę z tego, co się dzieje w Kościele i myślę, że to słowo faktycznie pomimo jego ciężaru jest adekwatne. Odsyłam na przykład do materiału biskup Kielecki w walce z herezją. Jest to faktycznie rodzaj szyderstwa. Może akurat nie z osoby biskupa, natomiast z tego pierwszego pisma podpisanego przez wikariusza generalnego. Tak, moim zdaniem to pismo zasługuje na szyderstwo. I czy to nie jest straszne właśnie, że Kościół robi takie rzeczy, ludzie Kościoła się kompromitują i Kościół jest w takim złym stanie, a wy tutaj sobie robicie z tego żarty. Taki zarzut można usłyszeć. Otóż właśnie uczciwość i sprawiedliwość domaga się tego, żeby nazywać rzeczy po imieniu. A więc trzeba zawołać, jeśli nawiązując do baśni, jeśli cesarz jest nagi, to trzeba zawołać, że cesarz jest nagi, nawet jeśli mu to uwłacza. Nawet jeśli jest to takie faux pas towarzyskie, nawet jeśli jest to jakaś obraza majestatu, to trzeba. Trzeba to zrobić dla zdrowia psychicznego i cesarza, i wszystkich, którzy dookoła na niego patrzą i wchodzą w to udawanie. Jeśli hierarchia kościelna się kompromituje, jeśli najpierw katolickiej nauki nie głosi, później wydaje dokumenty potępiające tych, którzy głoszą katolicką naukę, kompromitując się na każdym możliwym poziomie, to trzeba wtedy zawołać: cesarz jest nagi. I trzeba wytykać te błędy, które są tak katastrofalne, że właśnie aż absurdalne, czyli właśnie śmieszne. Jest to w służbie prawdy i uwaga, w służbie miłości. Jeśli ktoś odstawia takie cyrki, jak właśnie cesarz z tej baśni i chodzi w niewidzialnych szatach, czyli chodzi nagi, to naprawdę nikt nie czyni nic dobrego dla niego, gdy udaje, że wszystko jest w porządku i wszyscy widzą te szaty. Tylko właśnie na tym polega uczynek miłości bliźniego, żeby mu pokazać: chłopie, co ty robisz? Żeby mu powiedzieć: przecież to jest absurdalne. I właśnie wtedy szyderstwo może pomóc. Szyderstwo nie wobec osoby, natomiast wobec czynów, słów tak. To znaczy wyśmiewanie tego, co zostało napisane, co zostało zrobione. Nie w tym sensie, że złośliwie próbuje w jakiś sposób, nie wiem, zaszkodzić, skrzywdzić. Nie. W ten sposób, że chce wskazać na prawdziwą absurdalność, która tam jest. Jeśli na tym polega to wyśmiewanie, czy to szyderstwo, to znaczy na wskazaniu pewnej absurdalności, która jest zawarta w jakimś tekście, czy w jakiejś pracy, czy w jakimś sposobie postępowania Kościoła, to tak, jak najbardziej należy
na tą absurdalność wskazywać. I tutaj właśnie to takie napuszone udawanie, nie, to cesarz, więc nie można tak po prostu powiedzieć, że jest nagi. Nie, nie, nie. My musimy jakoś tak dyplomatycznie tego podejść i tak w ukłonach i tutaj szepnąć mu na ucho, że może jednak powinien założyć coś jeszcze. Nie, tutaj to nie pomoże. Tak? Jedyne, co tutaj może faktycznie pomóc, to jest proste wskazywanie na prawdę. Jeśli ktoś twierdzi, że właśnie nie można tak wobec hierarchii kościelnej, wspomnijmy, jak Pan Jezus traktuje uczonych w piśmie i faryzeuszów. Przecież oni są hierarchią, taką starotestamentalną hierarchią. Co Pan Jezus do nich mówi, gdy oni zasługują? Tak, groby pobielane, to jest obelga dla Żyda, bo grób pobielany to jest coś, co w środku jest pełne nieczystości. Zwłoki są nieczyste w Starym Testamencie, nie można ich dotykać, tylko na zewnątrz właśnie ma tak wyglądać jakoś ładnie. Pan nasz Jezus Chrystus, Jan Chrzciciel, bardzo mocnymi słowami odnoszą się właśnie do hierarchii. Właśnie oni zasługują na to, żeby im stanowczo zwracać uwagę, jeśli faktycznie robią coś, co jest niezgodne z ich powołaniem, co jest szkodliwe dla wiary. To plemię żmijowe. Wy diabła macie za ojca, mówi Pan nasz Jezus Chrystus. Czy Pan Jezus, mówiąc to, nie miał miłości? Nie miał miłości w serduszku? To jest cytat chyba z ojca Remigiusza Recława a propos tradycjonalistów. Tutaj nie jestem w 100% pewien, ale taki klasyczny tekst. Czy Pan Jezus właśnie nie miał miłości? No bo powiedział do nich, że oni mają diabła za ojca. Nie, on właśnie miał miłość i wskazywał na to, co oni robią złego. Wskazywał z całą wyrazistością na to, co oni robią złego. Może warto dwa słowa powiedzieć a propos tej wyrazistości, że to należy robić wtedy, kiedy faktycznie ewidentnie mamy do czynienia z czymś złym. Nie natomiast wtedy, gdy jest jakaś różnica zdań i faktycznie jest jakaś dyskusja, tak? Coś, nie jesteśmy co do czegoś do końca pewni, w sensie ja może jestem pewny, ale teologicznie nie jest to oczywiste. Trzeba kwestię przedyskutować, tam nie należy. Nie należy rzucać od razu oskarżeniami o herezję, albo jeśli widzimy, że ktoś popełnia jakiś błąd, to też nie należy od razu wyskakiwać i naskakiwać na niego i go atakować, bo w ten sposób go naprawimy. W upomnieniu braterskim obowiązuje roztropność, czyli trzeba to tak zrobić, żeby to faktycznie miało jak największą szansę skuteczności. Natomiast w sytuacji, gdy ktoś jest na bardzo wysokim urzędzie i robi rzeczy, które bezpośrednio się sprzeniewierzają temu urzędowi, wtedy trzeba zawołać, że cesarz jest nagi. Wtedy trzeba z całą dobitnością pokazywać, że to, co tam się dzieje, jest niewłaściwe, że to, co ta osoba wyniesiona na piedestał robi, jest niewłaściwe. Ale to musi być rzecz naprawdę bardzo, bardzo wyraźna, sama w sobie zła i naprawdę w pewnym sensie oczywista, to znaczy taka, która, gdzie nie ma miejsca na dyskusję, że to może to tak lepiej, a może nie lepiej, czy to nie jest kwestia jakiejś takiej roztropnościowej decyzji, tylko która mogła być lepsza albo gorsza, tam oczywiście nie należy nikogo atakować, dlatego że podjął decyzję, która być może jest nieroztropna, tak? Wtedy należy faktycznie spokojnie dyskutować i próbować raczej sprawę załatwić, powiedzmy tak, polubownie. Natomiast jeśli mamy do czynienia z hierarchią kościelną, która głosi inną Ewangelię, to trzeba za Panem Jezusem powiedzieć plemię. Żmijowe, wy diabła macie za ojca. A jeśli oni robią rzeczy, które są głupie, absurdalne, to trzeba na tą absurdalność wskazywać. I naprawdę nie może wtedy nas jakiś wstyd i taki to nawet nie jest szacunek, tak? Bo to jest jakaś służalczość. Nie może nas służalczość powstrzymywać przed tym, żeby wykazać absurdalność tych rzeczy. Jeśli robią coś tak głupiego, że jest to aż śmieszne, to trzeba wskazać, że robią coś tak głupiego, że jest to aż śmieszne. Jeśli straszą karami kościelnymi, których nie ma, to odsyłam do materiału. Biskup Kielecki walczy z herezją i straszą słynną kawę na te sentencje. No to wtedy trzeba pokazać, jak bardzo to jest absurdalne. No i w ten sposób też rzeczy, które pozornie mogą nie być przyczyną radości, to jednak mogą się nią stać. No właśnie absurdalne ataki ze strony synagogi szatana. Za mocno? Przypominam,
o Panu naszym Jezusie Chrystusie, który powiedział przecież do obowiązującej, prawdziwej hierarchii starotestamentalnej, nauczonych w prawie, wy diabła macie za ojca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.